Bajkowisko.pl zaprasza. Dla Bajkowiska Iwona Brylińska. Księżniczka Solniczka. Część pierwsza. Czyta Kasia Łaska. Dawno, dawno temu, za nieprzebytymi górami ziemniaczanego Pire, nad szerokim i głębokim Morzem Rosołowym, leżało Królestwo Przypraw. Zamieszkiwali je szczęśliwi miłośnicy aromatycznych potraw. To oczywiste. Osobom, które na co dzień jadają dobrze przyprawione dania i desery, zawsze dopisuje wspaniały humor. Miasta i wsie Królestwa Przypraw tonęły w pachnących, kolorowych ogrodach pełnych kwiatów i ziół. W cieniu cynamonowych drzew stały kolorowe ławeczki zapraszające do poobiedniego odpoczynku. Na skwerach tryskały fontanny, białe – wodą lawendową, a różowe – różaną. Powietrza, nasyconego miłymi woniami, nie zatruwały brzydkie zapachy. W dawnych czasach po drogach nie jeździły samochody. Wymyślono je znacznie później. Skoro nie było samochodów, to również rur wydechowych ziejących spalinami. Nad zielonymi polami i łąkami nie sterczał ani jeden fabryczny komin dymiący burym dymem. Fabryki także postawiono dużo, dużo później. Tu i ówdzie na tle pogodnego nieba kręciły się wesoło szerokie skrzydła wiatraków. W stolicy królestwa, Imbirze, tuż za pałacowym wzgórzem, mieściła się kopalnia soli. Dzielni górnicy schodzili po długich drabinach w głąb ziemi i ostrymi kilofami odrywali twarde bryły z solnych pokładów. Wynosili na plecach kosze z białą królową przypraw – solą. Nie mogło jej przecież zabraknąć w krainie słynącej z najlepszych na świecie przypraw. Bez wątpienia królestwo pachnące ziołami było jednym z najszczęśliwszych miejsc leżących między górami ziemniaczanego Pire a Morzem Rosołowym. Oczywiście w dawnych, bardzo dawnych czasach. Dobry nastrój jego mieszkańców nie wynikał jedynie ze smacznego jedzenia i ładnych zapachów. Nad spokojem tej niezwykłej krainy pilnie czuwała równie niezwykła królewska para. Znany z pogody ducha król Pieprz i jego łagodna, słodka małżonka, królowa Papryka. Król Pieprz był mężczyzną wysokim i szerokim w ramionach. Nosił ciemną brodę przetykaną srebrnymi nitkami siwych włosów. Wygląd miał srogi, ale serce głębokie. Jego brązowe oczy skrzyły się ciepłymi, wesołymi błyskami. Zawsze był gotów wybuchnąć gromkim śmiechem. Czy to z byle dowcipu, czy po prostu z radości, że jest władcą tak pięknej krainy. Był urodzonym wesołkiem. Kiedy śmiał się bez przerwy, nie krócej niż minutę, zaczynał kichać. Kichał, jakby się pieprzu nawąchał, a każde kichnięcie brzmiało niczym wystrzał z armaty. Wtedy wszyscy dworzanie w pałacu krzyczeli chórem: na zdrowie, wasza królewska mość! Król grzmiał w odpowiedzi: dziękuję! I kichał dalej. I znowu odzywał się chór głosów: na zdrowie, wasza pieprzna mość! A potem: na zdrowie, wasza kichliwa mość! Te życzenia rozbawiały monarchę od nowa, więc wybuchom królewskiego śmiechu i kichania nie było końca. Poddani kochali swojego władcę za pogodną naturę i dobroć, bo każdy wiedział, że król Pieprz, duży, silny, czarnobrody, muchy by nie skrzywdził. Co najwyżej zmiótł niechcący kichnięciem. Królowa Papryka, piękna, rudowłosa małżonka króla, była ulubienicą mieszkańców Królestwa Przypraw. Słodki uśmiech jej czerwonych ust i promienne spojrzenie błękitnych oczu rozpuściłyby nawet bryłę lodu. Nic więc dziwnego, że była matką chrzestną większości dzieci urodzonych w stolicy królestwa. Nie potrafiła nikomu odmówić tego zaszczytu. Jak nikt inny rozumiała i szanowała życzenia poddanych. W zamian każdy z nich gotów był ponieść dla niej największe poświęcenia.
W razie potrzeby oddałby swojej królowej ostatnie ziarenko kolendry, ostatnią gałązkę majeranku, ostatni świeży listek mięty. Na szczęście taka potrzeba nigdy się nie pojawiła, bo Królestwo Przypraw było krainą dostatnią. Kupcy z wielu królestw po prostu ustawiali się w kolejce po wyśmienite przyprawy. Płacili za nie szczero złotymi monetami. Przyprawy są cenne, bo niezbędne w każdej kuchni, zarówno w dużej, buchającej parą z wielu garnków, jak i niewielkiej, skromnej, z osmolonym kociołkiem nad paleniskiem. Każdy, kto usmażył choćby jedno jajko, przekonał się, że najlepiej smakuje ze szczyptą soli. A jak ugotować doskonały rosół bez ziela angielskiego i wyborny gulasz bez pieprzu? Źle przyprawione danie to jak niebo bez słońca. Kto ma przyprawy, ten ma władzę, mawiał żartem król Pieprz. Minister skarbu, poważny i skrupulatny rozmaryn, dodawał bez cienia żartu. Władzę i pieniądze! I to była prawda. Dobra przyprawa bywa w cenie złota. Król i królowa dbali o swoich poddanych. Poddani kochali ich szczerze. Cóż więc trzeba do szczęścia królewskiej parze, która rządzi dostatnią i piękną krainą? Ano bardzo wiele. Król i królowa mieli 10-letnią córkę o dumnym imieniu Dzika Róża. Jednak używali go tylko rodzice dziewczynki, zdrabniając na różyczkę. Nikt inny w całym królestwie nie nazywał księżniczki tym imieniem. Królewska córka była ładną, rudowłosą i niebieskooką dziewczynką. Kolor oczu i włosów odziedziczyła po mamie. Nie miała jednak wiele wspólnego z różyczką. Może jedynie kolce. Kłuła wszystkich złośliwym spojrzeniem i przykrymi słowami. Rzadko się uśmiechała, chodziła nadąsana i ponura, nadużywała soli przy stole i w życiu. Jadała przesolone potrawy i na ogół miała słony nastrój. Dlatego wszyscy w tajemnicy przed królem i królową nazywali ją księżniczką solniczką. Księżniczka zatruwała życie rodzicom i innym mieszkańcom pałacu swoimi kaprysami, wybuchami gniewu i laniem słonych łez z byle powodu. Bo sukienka za krótka, bo pantofelki bez złotych sprzączek, bo nowa lalka brzydka, ciasteczka za mało słodkie, a czekoladki za gorzkie. Sól to serce każdej potrawy. Rzecz w tym, żeby to serce nie było za małe ani za duże. Danie niedosolone jest mdłe i bez smaku. Posolone zbyt obficie, niezdrowe. Przesolone, nie do zjedzenia. Pali, szczypie i odbiera apetyt. Nadaje się tylko do jednego, do wyrzucenia. Podobnie było z księżniczką. Jej słone, niegrzeczne uwagi piekły rodziców i dworzan do żywego. Tupanie nogami w przesolonej złości odbierało im nie tylko apetyt, ale także spokój. Księżniczka była nie do wytrzymania. Przesoloną potrawę należy wyrzucić, ale dokuczliwego dziecka wyrzucić nie można. Można natomiast ukarać. Trudno w to uwierzyć, ale czasami osoby tak miłe jak pogodny król Pieprz i łagodna z natury królowa Papryka tracili cierpliwość dla córki i sami wpadali w gniew. Kochali ją bardzo, jak wszyscy rodzice swoje dzieci. Kiedy jednak miarka się przebierała, ostro karcili księżniczkę. Między pałacowym wzgórzem a kopalnią stała wieża solna, zbudowana z białego kamienia. Na dole przechowywano w niej zapasy wydobytej spod ziemi soli. Na samej górze była niewielka komnata z oknami wychodzącymi na cztery strony świata. Zwykle pełnili w niej służbę strażnicy, czuwający nad bezpieczeństwem pałacu i kopalni. Cóż, nawet w tak spokojnym miejscu, jakim było Królestwo Przypraw, mogli pojawić się złodzieje. Komnata na wieży pełniła czasami zupełnie inną funkcję. Zamykano w niej niegrzeczną księżniczkę na całe popołudnie. Musiała w niej siedzieć bez podwieczorku i rozmyślać o tym, jak bardzo kogoś obraziła.
Król i królowa wierzyli, że córka w końcu się opamięta i zrozumie, że nie wolno bezkarnie sprawiać ludziom przykrości. Po odbytej karze księżniczka schodziła na dół jeszcze bardziej naburmuszona niż wtedy, gdy wspinała się na wieżę po 300 stromych schodkach. Pod bacznym okiem rodziców burkliwie przepraszała osobę, której dokuczała, i w pałacu nastawał spokój. Tylko do następnego dnia. Nazajutrz po południu otwierały się ogromne drzwi sali tronowej i wpadali tam ze skargami dworzanie i służba. Wasze królewskie moście, to takie przykre! Skarżyła się Mięta, jedna z trzech młodych dwórek księżniczki. Dwie pozostałe, Bazylii i Szałwia, stały grzecznie nieco z tyłu. Dziewczynki towarzyszyły Różyczce w zabawach w pałacowym ogrodzie. Księżniczka oszukiwała w czasie gry w klasy i na dodatek nazwała nas głupimi, solonymi szprotkami. Bazylię wepchnęła w pokrzywy, a Szałwię ciągnęła za warkocze, a ja... Tu Mięta rozpłakała się. Przez godzinę płukałam twarz wodą. Sól. Różyczka nasypała mi we włosy garść soli, która przy okazji wpadła do oczu. Bardzo szczypało. Pozostałe dwórki z ponurymi minami przytakiwały słowom Mięty. Królowo, aniele nasz jedyny, co za nieszczęście! Królewski ogrodnik Koper stanął u stóp tronów z załamanymi rękami. Usechł biedaczek, usechł zupełnie! Jęczał żałośnie. O czym mówisz, mój koprze? Zaniepokoiła się królowa Papryka. Twój ulubiony różany krzew, ten z białymi jak śnieg kwiatami. A cóż mu dolegało? Nic, królowo złota, rósł jak na drożdżach. Każdego dnia rozkwitała na nim nowa róża, a teraz koniec! Usechł i wszystko przez księżniczkę. Jak to? Co ona znowu zbroiła? Dopytywała się zmartwiona królowa. Mówiłem, prosiłem, księżniczko, płacz sobie gdzie indziej. Mamie będzie przykro, kiedy róże zwiędną. Ale czy ona kogo posłucha? Żalił się ogrodnik. Koprze mój poczciwy, mów jaśniej, poprosiła łagodnie królowa. A bo królowo nie wiesz, jak jest z księżniczką? Beczy byle czego, ze złości beczy. Uparła się, że będzie moczyć twój królowo ulubiony krzew. A przecież kiedy nasza księżniczka zacznie płakać, łzy płyną strumieniami. Próbowałem ratować różyczki. Podlewałem wodą różaną z fontanny. Podsypywałem urodzajnej ziemi. Ale krzew różany to roślinka delikatna. Słone łzy księżniczki spaliły jej korzenie. Ukłony! Dla króla i królowej ukłony! Sapał nadworny gruby kucharz przecier. Za nim drobnym kroczkiem podążała pałacowa mistrzyni wypieków, Wanilia, chuda jak laska. Księżniczka Soni... Różyczka znowu to zrobiła! Specjalnie przesoliła rosół i ziemniaczane pire. Potem zawołała mnie i oskarżyła, że to ja popsułem smak obiadu. Zagroziła, że wszystko powie tacie i mamie i na pewno mnie zwolnią z posady. Nikt cię nie zwolni! Zawołał wzburzony król Pieprz. Jesteś najlepszym kucharzem, jakiego znam! Ale to nie wszystko, wtrąciła cieniutkim głosem Wanilia. Księżniczka i ze mną obeszła się okrutnie. Czy moje torty i ciasteczka kiedykolwiek nie smakowały waszym miłościom? Ależ Wanilio, droga, nie ma większej mistrzyni w pieczeniu ciast, zapewniła królowa. Dziękuję, królowo. Otóż księżniczka przy deserze wezwała mnie i zarzuciła, że posypałam ciasteczka cynamonowe solą. Chyba jesteś już za stara na mistrzynię wypieków, skoro mylisz sól z cukrem. A może zrobiłaś to specjalnie, żeby mi dokuczyć? Tak mnie zbeształa, że języka w gębie zapomniałam. Jeszcze kazała zjeść ciasteczko z solą. Ja miałabym solić kruche ciasteczka? Zakończyła bliska płaczu Wanilia. I tak było kilka razy w tygodniu. Po solidnej dawce słonych skarg. Król Pieprz
Nie miał się z czego śmiać, a przecież śmiech był mu potrzebny, jak powietrze. Biegł więc do nadwornego błazna Rumianka, żeby pośmiać się z jego dowcipów i kichnąć solidnie. Ze 100 razy, rzecz jasna. Królowa Papryka natomiast udawała się do komnaty swojej córki i z właściwą sobie łagodnością prosiła ją, żeby przestała dokuczać ludziom. Zwykle wywoływała tym jeszcze gorszy humor u córki. Wszystko kończyło się najczęściej płaczem królewny, przytulaniem, całusami i ocieraniem łez. Księżniczka Solniczka na chwilę zamieniała się w objęciach mamy Wróżyczkę, 10-letnią, skruszoną dziewczynkę. Nie chcemy cię znowu zamykać w solnej wieży. Karanie dziecka to dla rodziców duża przykrość. Wierzymy, że sama po dobroci postarasz się zmienić. Po troszeczku, kroczek po kroczku, z dnia na dzień będziesz milsza. Postarasz się, kochanie? Pytała królowa. Tak, mamusiu, kochasz mnie? Cóż za pytanie. Przecież wiesz, że ja i tata kochamy cię najmocniej, jak potrafimy. Jednak później niewiele się zmieniało. Pewnego dnia w sali tronowej pojawił się nauczyciel księżniczki, dostojny profesor Kmin. Złożył elegancki ukłon przed królem, po czym ukląkł i uroczyście ucałował rąbek sukni królowej. Witamy cię, szanowny profesorze Kminie, odezwała się władczyni, rumieniąc się lekko. Jak postępy naszej córki w nauce? Profesor Kmin milczał chwilę, wyraźnie zakłopotany. Gdyby nie chodziło o księżniczkę, to... Zawahał się. To co? Zapytał król Pieprz. Mów śmiało, profesorze. Czyż może nas jeszcze coś zaskoczyć, gdy chodzi o nasze nieznośne dziecko? To pannica nie zdałaby do 3. klasy, dokończył profesor Kmin. Powiem otwarcie, księżniczka nie chce się uczyć. Ma za nic to, co do niej mówię. Nie odrabia zadanych ćwiczeń, nie czyta książek, nie umie tabliczki mnożenia. Ostatnio na lekcji geografii oświadczyła, że Morze Rosołowe jest większe od Oceanu Mocnych Smaków. Próbowałem ją przekonać, że jest w wielkim błędzie. Śmiała mi się tylko prosto w nos. Król złapał się za głowę. Tyle jej opowiadałem o Oceanie Mocnych Smaków. Pokazywałem na mapie. Przecież wie, że jest nieopisanie wielki, znacznie większy od naszego Morza Rosołowego. Lubiła snuć marzenia, że kiedyś wybierze się w długi rejs po oceanie. Jestem pewien, że księżniczka dobrze pamięta nasze rozmowy. Kochany mój, nie denerwuj się, królowa zaczęła uspokajać męża. Różyczka nie jest tępą uczennicą, tylko złośliwą młodą damą. Każdemu lubi robić na przekór. Cóż możemy na to poradzić? Ktoś musiał ją zaczarować, bo zupełnie do nas nie pasuje. Jesteśmy ludźmi pogodnymi i spokojnymi, a z niej prawdziwa solniczka. Wasza królewska mość wie? Zdziwił się profesor Kmin. Oczywiście! Znamy to przezwisko i wcale nie dziwimy się dworzanom, że je wymyślili. Księżniczka wszystkim zalazła za skórę. Tyle tylko, że nie wiemy, jak odczarować naszą jedyną córkę, zakończyła ze smutkiem w głosie królowa. W sali tronowej zapadła cisza. Czy mógłbym coś doradzić? Odezwał się profesor Kmin. Król i królowa jednocześnie skinęli głowami. Znam pewnego czarodzieja. Nazywany jest Krzepkim Mistrzem. To bardzo mądry człowiek i doświadczony mag. Niejednego wyciągnął z kłopotów lub ciężkiej choroby swoimi czarami. Czemu by nie spróbować? Jeśli się zgodzi przyjechać, może da radę odczarować księżniczkę. Król i królowa wymienili smutne spojrzenia. Och, miły profesorze Kminie, odezwała się władczyni. To na nic. Kardamon, nasz nadworny czarodziej, już kilka razy próbował odczarować Różyczkę. Zawsze źle na tym wychodził. Raz,
Kiedy swoją różdżką czynił nad różyczką magiczne znaki, ta pokazała mu język. Rozzłościł się i w gniewie złamał różdżkę na pół. Innym razem zaklęcie, które miało wywołać u księżniczki różowy humor, odwróciło się od niej i spadło na Kardamona, bo różyczka bezczelnie go przedrzeźniała. Jego czarna szata zmieniła się w różową sukienkę. 3 dni w pocie czoła odczyniał czar, żeby nie stać się pośmiewiskiem całego dworu. Królowa zamilkła i spuściła oczy. Zupełnie stracił cierpliwość, podjął opowiadanie król. Kiedy poczęstował księżniczkę magiczną miksturą poprawiającą nastrój, różyczka ukradkiem wsypała do niej garść soli. Umoczyła usta i skrzywiła się z obrzydzeniem. Kardamon zdziwił się, bo jego eliksir dobrego nastroju słynie z wybornego smaku. Nie dowierzając księżniczce, łyknął słonej mikstury i oczy wyszły mu na wierzch. Zaczął się krztusić i zanosić kaszlem. Ale nie to było najgorsze. Eliksir doprawiony solą zadziałał na odwrót. Biedak wpadł na tydzień w tak ponury nastrój, że o mały włos pochorowałby się na nerwy. Miłościwi królu i królowo, odezwał się po krótkim namyśle profesor Kmin. Zaręczam, że krzepki mistrz to czarodziej nad czarodziejami. Może warto oddać księżniczkę w ręce największego maga naszych czasów. Król Pieprz westchnął i spojrzał pytająco na małżonkę. Gdzie mieszka ów mag nad magami? Zapytała cicho królowa. W królestwie warzyw, odpowiedział profesor Kmin. To przecież nie tak daleko, zawołał z ożywieniem król. Zaraz wyślę do niego posłańców. Widzę, że decyzja już podjęta. Królowa Papryka uśmiechnęła się do swego małżonka. Kwiatuszku, musimy spróbować każdego sposobu, żeby pomóc naszemu biednemu dziecku. Król spojrzał czule w jej oczy. Na razie z tym dzieckiem biedni jesteśmy my i cały nasz dwór, powiedziała w zamyśleniu królowa. Masz rację, trzeba spróbować. Posłańcy jeszcze tego samego dnia mieli wyruszyć w podróż. Czekała ich trudna droga przez nagrzane słońcem pustkowie szarego piasku. Ta bezludna pustynia dzieliła królestwo przypraw od królestwa warzyw. Król Pieprz znał jego władcę, dobrodusznego króla Pietrucha Wielkiego. Obu monarchów łączyło zamiłowanie do dobrze przyprawionych potraw. Napisał do niego list z prośbą o skłonienie krzepkiego mistrza do spotkania z różyczką. W dowód szacunku dla Pietrucha Wielkiego zamierzał przesłać mu przez posłańców szkatułkę z najdroższą przyprawą świata, żółtym jak żółtko jaja, szafranem. Król Pieprz wybrał 3 śmiałków ze straży pałacowej. Osobiście zaopatrzył ich w pokaźny zapas wody różanej. Dodał jeszcze worek ciastek waniliowych i 3 worki owsa dla koni. Pustkowie szarego piasku było krainą suchą i niegościnną. Nikt nie zapuszczał się tam bez wody i jedzenia. Posłańcy dosiedli wierzchowców i ruszyli w drogę. Królowa Papryka długo stała na pałacowym balkonie i powiewała im na pożegnanie białą chusteczką. Królewska para przez 2 tygodnie czekała na powrót posłańców. 2 tygodnie to tylko 14 dni. Niby niewiele, ale kiedy czeka się na coś niecierpliwie, ciągną się w nieskończoność. W dawnych czasach podróże trwały długo, bo ludzie odbywali je konno. Wierzchowiec to nie samochód. Konie muszą pić, jeść i odpoczywać. Wyczerpane i głodne nie mogłyby ruszyć w dalszą drogę. Jeźdźcy troszczyli się o ich zdrowie i dobrą kondycję. O wiernych przyjaciół trzeba dbać, jak o siebie samego. Koniec.